Halo, dzień dobry, z tej strony Tomala. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek z serii Pogromcy Mitów. Nowy sezon wystartował, więc mamy masę mitów do obalenia. Dzisiaj zajmiemy się głównie płotami Starka, portami kieszonkowymi i kilkoma innymi mitami. I oczywiście, jeśli będziecie mieli jakiś mit do poruszenia, to możecie zostawić komentarz pod tym filmem. Ja w kolejnym odcinku postaram się zająć tym mitem. Ale zanim do tego przejdziemy, to tak jak zawsze zachęcam do zostawienia suba z dzwonkiem, do zostawienia łapki w górę pod tym filmem i do wspierania mnie w sklepie Fortnite z kodem Tomala. Dobra, nie przedłużam i zaczynamy. Pierwszym mitem na dziś jest to, czy osłona cierniowa grota chroni od upadku z wysokości. Jak pewnie wiecie, w tym sezonie zostały dodane różne supermoce związane z Marvelem i ogólnie z całym sezonem. Więc sprawdzimy sobie teraz, czy jeśli ubierzemy sobie tą kulę grota i zaskoczymy z wysokości, to czy zginiemy. Jak można zobaczyć, praktycznie z takiej wysokości, gdzie byśmy zginęli, ubierając tą kulę, możemy uchronić się od upadku z wysokości, więc jest to gdzieś tam dobry motyw, na przykład dla ludzi, którzy chcą robić jakieś skybase'y, albo po prostu jeśli jesteśmy wysoko i nas ktoś skolapsuje, no to możemy sobie tą kulę odpalić i unikniemy śmierci. Ok, przechodzimy do kolejnego mitu. Czy jeśli zniszczymy Quinjety na platformie startowej, to nie będzie ich na mapie głównej? Jak pewnie zdążyliście zauważyć, jeśli wylatujemy busem, to koło nas pojawiają się takie odrzutowce, czyli te Quinjety od Tony'ego Starka. I lądują one w różnych randomowych miejscach na mapie, w których wychodzą boty Starka. I sprawdzimy sobie właśnie, czy jeśli rozwalimy te Quinjety, to na mapie głównej ich nie będzie. No i niestety, nawet jeśli rozwalimy wszystkie Quinjety, to i tak one będą gdzieś tam na tej mapie głównej, więc wyspa startowa nie ma wpływu na to, co się dzieje potem na mapie głównej. Teraz sprawdzimy sobie troszkę boty Starka i na początek zobaczymy, czy te boty tańczą po rzuceniu w nie bomby tanecznej. Jak można zauważyć, bot normalnie tańczy, tak jak każdy gracz, więc tutaj nie ma niczego odkrywczego. Ale co ciekawe, jeśli zhakujemy sobie boty, czyli zabijemy je i podniesiemy je w ten sposób, że one zostaną jakby po naszej stronie, no to w momencie, gdy my zaczynamy tańczyć, to nasze boty też zaczynają tańczyć, taki taniec robota. I kontynuując temat robotów, zobaczymy, co się stanie, gdy zhakowane roboty Starka zabiją ostatniego gracza. Zobaczmy więc, czy jeśli roboty zabiją ostatniego gracza, to czy jest jakiś remis, czy wygrywają boty, czy kto wygrywa. No i na pewno pierwsze, co możemy zauważyć, to że boty mają dosyć słabego cela. Więc taka sytuacja raczej za szybko się nie powtórzy. Ale gdy już te boty zabiją ostatniego gracza, no to osoba, która zhakowała te boty, wygrywa całą gierkę. Kolejnym mitem jest to, co się stanie, gdy zginiemy, posiadając zhakowane boty. Czy będą za nas walczyły? Może być taka sytuacja, że zhakujemy sobie boty i gdzieś tam przez przypadek zginiemy. I zobaczymy sobie, czy jeśli właśnie umrzemy, to czy boty na przykład będą w stanie wygrać za nas gierkę. Albo w ogóle, czy cokolwiek będą robiły, jeśli zginiemy. No i niestety, jak można zauważyć, jeśli giniemy, to w tym samym momencie automatycznie giną nasze boty. Nie ma tak, że one gdzieś tam przestają działać na nas, tylko od razu po prostu wszystkie giną. Jeśli my wyłożymy się, no to boty też gdzieś tam znikają i nikt nie ma możliwości ich zhakować. I kolejnym mitem jest, czy granat uderzeniowy działa na samochody. Ogólnie granatem uderzeniowym możemy odrzucić praktycznie każdą postać w grze. I teraz zobaczymy sobie, czy samochody, które też są gdzieś tam ruchome, mogą być odrzucone na jakąś odległość. Jak można zauważyć, jeśli samochód stoi, no to nie jesteśmy w stanie z nim nic zrobić. Ale co ciekawe, jeśli wejdziemy sobie do tego auta i z siedzenia pasażera wyrzucimy sobie ten granat pod samochód, no to samochód już jest odrzucany na jakąś tam odległość. Więc jeśli chcecie się gdzieś tam szybciej przemieszczać tymi samochodami, no to możecie z pasażerem wypróbować tą technikę. Zobaczmy sobie teraz, czy Dr. Doom zatańczy po rzuceniu w niego bomby tanecznej. Dr. Doom jest nowym bossem, który został dodany na przyjemny park. Teraz to jest jego miejscóweczka. Więc zobaczmy sobie, czy jeśli rzucimy w niego bombę taneczną, to czy ładnie nam zatańczy. Jak można zauważyć, chyba ten doktor jest jakimś takim snobem, bo nic nie robi, chodzi sobie dalej do przodu i ta bomba taneczna na niego nie reaguje. Więc nie ma co się trudzić, że rzucimy w niego, zatańczy i go łatwo gdzieś tam zabijemy. Najłatwiej jest po prostu przebrać się za jego pomagiera i gdzieś tam zaskoczenia go zabić.
Kolejne dwa mity będą związane z portem kieszonkowym, czyli demem, który został przywrócony po dosyć długiej obecności w sejfie. I port kieszonkowy działa w ten sposób, że rzucamy sobie go i mamy szybko postawiony taki mini forcik, w którym możemy się gdzieś tam ochronić. No i zobaczmy sobie teraz, czy jeśli rzucimy ten port kieszonkowy na busa, to czy normalnie się postawi. Jak można zauważyć, normalnie się stawia, więc jest to dobry gdzieś tam motyw, żeby odradzać swoich sojuszników. I drugim mitem związanym z portem kieszonkowym jest to, czy możemy go postawić na wodzie. I jeśli rzucimy sobie go na taką płytką wodę, to port się normalnie stawia, możemy sobie gdzieś tam do środka wejść i nie ma problemu. I co ciekawe, przy takiej większej wodzie, jeśli rzucimy go sobie do tej wody, no to on się normalnie stawia, ale jest tak jakby w powietrzu, że nie łączy się z podłożem, które jest gdzieś tam dosyć głęboko, tylko jest w powietrzu. Ale wychodzi na to, że ten port kieszonkowy możemy stawiać w każdym miejscu. I przy busie, i na wodzie płytkiej, głębokiej, więc możemy sobie go właśnie wszędzie gdzieś tam teraz postawić. I kolejnym mitem jest to, czy z platformy startowej możemy dolecieć na wyspę główną. I ogólnie po tej wyspie możemy sobie latać na lotni, więc czemu by nie spróbować dolecieć na tą wyspę startową. I ogólnie jest tak, że jeśli zeskoczymy sobie z tej platformy, no to możemy sobie rozłożyć lotni i możemy sobie lecieć do przodu. Więc teraz zobaczymy sobie, czy możemy dolecieć aż na wyspę główną, zanim bus wystartuje. No i niestety twórcy gry zabezpieczyli się przed tym i stworzyli taką niewidzialną barierę, która blokuje przed dalszym gdzieś tam lotem. Więc nie ma możliwości dolecenia na wyspę główną przed wystartowaniem busa. I kolejnym mitem jest to, czy rekin zatańczy krakowiaka, gdy rzucimy w niego bombę taneczną. Sprawdziliśmy sobie już dwie rzeczy w dzisiejszym odcinku, doktora Duma i boty Starka, więc teraz zobaczymy sobie, co się stanie z rekinem. I jak można zauważyć, rekin ani się nie rusza, ani nie tańczy, więc jest taki jakby zamrożony. Dodatkowo nas nie atakuje, dopiero w momencie, gdy się gdzieś tam już poruszy, no to od razu nas atakuje. Więc bomby taneczne nie działają na rekiny. I ostatnim mitem na dzisiaj jest to, czy kulą uderzeniową doktora Duma możemy przebić się do sejfu. Ogólnie jest tak, że rękawicami Duma możemy rozwalać praktycznie wszystko i jeśli mamy te rękawice, no to możemy stworzyć taką ogromną kulę, która rozwala struktury przed nami. Więc teraz zobaczymy sobie, czy jeśli będziemy wystarczająco długo uderzali w sejf, no to przebijemy się do środka. I jak widzicie, dookoła wszystko się niszczy. Wszystkie rzeczy, które gdzieś tam są do zniszczenia, ale niestety ta kula uderzeniowa nie jest w stanie rozwalić drzwi do sejfu. Więc niestety jedyną opcją, żeby wejść do sejfu, jest otworzenie sejfu kartą. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wszystko wam się podobało. Jeśli macie jakieś mity, to pamiętajcie o tym, żeby napisać to w komentarzu. I jeśli jesteście nowi, nie macie jeszcze suba i dzwonka, no to możecie to nadrobić. Możecie zostawić łapkę w górę pod tym filmem i też możecie wspierać mnie w sklepie Fortnite z kodem Tomala. Z mojej strony to wszystko. Życzę miłego dnia. Do zobaczenia, hej, cześć, pa.